Skoro pan Arkadiusz chce rozmawiać o tym, co zrobił dla Torunia, to niech powie konkretnie, co zrobił dla Torunia. Co się udało? No. No, ubolewam. Ubolewam, że niestety większość wniosków czy dyskusji, które prowadzimy tutaj jako przede wszystkim dla Torunia, nie zyskało aprobaty ze strony rządzących. Inne inwestycje, to żeby też nie ograniczyć, bo mój okręg nie obejmuje tylko Torunia, ale oczywiście dzisiaj mieszkańcy Torunia to oczywiście najbardziej śledzą, bo jest kilka inwestycji na terenie okręgu, które oczywiście udało się szczęśliwie no, w jakiś sposób polobbować i to się dzieje. Natomiast to, o co zabiegamy najczęściej, to co roku widać w wnioskach do budżetu, które składam, czy składamy jako grupa posłów, gdzie na liście są przede wszystkim inwestycje w ochronę zdrowia, w szpitale, w nasz wojewódzki, wsparcie także dla szpitala miejskiego. To jest kwestia naszych największych inwestycji infrastrukturalnych. No to To jest kwestia jedziemy. połączeń Raz, kolejowych. dwa, trzy. Takie trzy przykłady. No, to jest kwestia inwestycja nasz dworzec wschodni, która no długo, bo długo się rozkręcała, ale mam nadzieję, To jest że. zasługa pana posła, że jest remont dworca wschodniego, czy. No, jeżeli to się pojawia we wnioskach w naszych budżetowych i to się gdzieś pojawia na poziomie dyskusji na Komisji Infrastruktury, na Komisji Budżetu i jednak konkretni posłowie się podpisują pod konkretnymi propozycjami, to oczywiście mam świadomość, że nie będąc ani ministrem, ani przedstawicielem większości, nie mam tak wielkiego wpływu na wydatki budżetowe, ale mimo wszystko to są te Drugi działania. przykład. No, z tych, które są na etapie realizacji, no, ani niestety centra powiatowe, po-covidowe nie są tutaj przez ministerstwo wspierane, ani do wsparcia inwestycji szpitala wojewódzkiego nie spotkało się z pozytywnym odzewem. Cieszę, że są wspierane połączenia kolejowe tutaj na poziomie Toruń-Grudziądz, znaczy na tych wschodnich odcinkach Chełmżyski-Wąbrzeski. To się gdzieś dzieje. Natomiast no, nie ma co ukrywać, że rząd nieprzychylnie patrzy na wnioski, które kierowane są przez posłów opozycji. Czyli raczej porażki, bo rządzący mają dużą niechęć do waszej formacji, łagodnie mówiąc. To zgłaszacie, to nie przechodzi. W większości oczywiście tak się dzieje, natomiast czy to są porażki? Ja uważam, że moim obowiązkiem jako parlamentarzysty, także z tego regionu, jest podejmowanie tych spraw i to, że one nie zyskują większości, ani nie mają odpowiedzialnością, mam nadzieję, że uda się to po prostu zmienić.